Ale czy kiedyś zastanawiał się Pan, ale tak zupełnie na poważnie, bez ironii, czy reptilianie naprawdę mogą istnieć i rządzić światem? Nie ma dnia, żebym się nie zastanawiał nad kwestią reptiliańską. To rzeczywiście jest jeden też z moich ulubionych wątków w teoriach spiskowych, bo mam wrażenie, że w tej koncepcji jakoś się skupia wszystko to, co dla myślenia spiskowego jest charakterystyczne. Teoria spiskowa często służy właśnie za. Ekspresję braku zaufania wynika z y, tego, że y, instytucje państwa postrzegane są jako wrogi. Czy wie pan, jacy są dwaj potwierdzeni polscy reptilianie? O, pochodzenia polskiego. To nie słyszałem, to jest. Tu Kuba i zapraszam na Wiedzę w Głosie. Dzisiaj rozmawiamy na fascynujący temat, jakim są teorie spiskowe, a naszym gościem jest filozof Tomasz Stawiszyński. Dzień, dzień dobry, dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Na początek chciałem zadać takie pytanie. Jako filozof rozważa Pan bardzo wiele pytań fundamentalnych, czasami egzotycznych, ale czy kiedyś zastanawiał się Pan, ale tak zupełnie na poważnie, bez ironii, czy reptilianie naprawdę mogą istnieć i rządzić światem? Może też wytłumaczyć, kim oni są. <grym> nie ma dnia, żebym się nie zastanawiał nad kwestią reptiliańską. To rzeczywiście jest jeden też z moich ulubionych wątków w teoriach spiskowych, bo mam wrażenie, że. W tej koncepcji jakoś się skupia wszystko to, co dla myślenia spiskowego jest charakterystyczne. Ta teoria wygląda na absurdalną, rzeczywiście jak się tak spojrzy na nią z boku, Dosyć. ale tak, ale, ale zyskuje coraz większe grono wielbicieli. Te badania, które znam, to są badania no, już sprzed dekady. I one pokazują, że w Stanach Zjednoczonych to bodaj około 4% społeczeństwa wyznaje te koncepcje. Jak powiadam, to było 10 lat temu, przypuszczam, że dzisiaj te wskaźniki się jednak <gry> zdecydowanie powiększyły. QAnon i rozmaite inne ośrodki rozprzestrzeniające teorie spiskowe urosły w siłę przez ten czas. No, ale y, społeczeństwo amerykańskie jest bardzo liczne, więc te 4% to jest naprawdę sporo, sporo ludzi. Ale odpowiadając na Pana pytanie, to ja pod pewnym względem uważam, że ta teoria jest prawdziwa. To znaczy, że ona coś faktycznie istotnego mówi o świecie, o nas. Nie wiem, czy bym skłaniał się ku dosłownemu jej rozumieniu i przyjmowaniu dosłownemu, to znaczy takiemu, które by... Że faktycznie jaszczury z te, tej dokładnie tak, galaktyki... Tak, że, że owe zmiennokształtne jaszczury rządzą światem, e, Rządzą i nie rządzą, rządzą, a jednocześnie między sobą też prowadzą różne rozgrywki. Bo to też trzeba pamiętać, że to nie jest jednolita Ta, grupa. To są różne frakcje, tak? Frakcje, rody, będące za sobą w różnych aliansach, ale i sporach, więc to nie jest wcale jakaś taka jedna wyraźna grupa trzymająca władzę. W każdym razie powiem za jakiś czas może za chwilę. Dlaczego uznaje, że w jakimś stopniu ta koncepcja coś prawdziwego o świecie mówi, ale jednocześnie raczej daje niewielkie prawdopodobieństwo, że mamy tu do czynienia z czymś, co opisuje rzeczywistość w sposób bezpośredni. To jest koncepcja spopularyzowana może dla tych osób, które się jeszcze nie zatknęły, choć nie wiem, czy nas takie słuchają z tym. To jest koncepcja spopularyzowana przez Davida Aika. To jest jeden z takich najbardziej dzisiaj znanych, prominentnych autorów, który propaguje różne teorie spiskowe. Nawiasem mówiąc, inni wyznawcy teorii spiskowych często uważają i dają temu wyraz, że sam Aik jest podstawiony. To znaczy, że on jest że, również agentem, tak? Że jest agentem. Tych sił, które chcą realne spiski zasłonić, i właśnie zainteresowane są rozpylaniem w sferze informacyjnej takich dziwnych hipotez, jak na przykład owa reptyliańska, o której rozmawiamy. Ale Eich jeszcze w latach 90. zetknął się z pewnym, jak powiada, rekonstruując to jak do prawdy o jaszczurach, dotarł z uluskim szamanem o imieniu Credo Mutfa. Zresztą jest y, możliwość obejrzenia sobie rozmów, które Aik prowadził z Kredomutwą. W Google, y, w YouTube można sobie znaleźć filmy z Kredomutwą, właśnie. Kredomutwa wystarczy wpisać. Dawno nie sprawdzałem, czy jeszcze nie wykasowano, więc <laughs> przed paroma laty jeszcze te filmy były dostępne. W każdym razie y, Kredomutwa miał mu właśnie przekazać te informacje o tym, że. Przed wieloma, wieloma laty na Ziemię przybyły z konstelacji Draco, też bardzo, bardzo odległej konstelacji. Istoty o jaszczurczej naturze, właśnie takiej, która wszakże nie jest na pierwszy rzut oka widoczna. Mają one zdolność zmiennokształtności, więc potrafią przybierać dowolne kształty, i jawić się nam jako, jako Osobym, istoty ludzkie. Konkretnym. Tak. No ale istnieją też y, nagrania y, w internecie również do odnalezienia, które pokazują jak y, czasami jaszczur wytrącony z kontenansu zwłaszcza traci tę swoją spoistość powłoki. Widziałem właśnie im się coś tak. z oczami tak głównie, nie? Takie tak, tak. Czasami. Oczy, miny, język. Mhm. Jest też bardzo ciekawe nagranie pokazujące ochroniarza Baracka Obamy. Agenta Secret Service, który tam monitoruje jakąś publiczność przed występami Obamy i na moment traci właśnie ludzki, ludzką formę i przybiera tę właściwą jaszczurczą. Więc to są wszystko rzeczy udokumentowane. No ale tutaj tak pokrótce żeśmy zrekonstruowali, o co chodzi w tej, w tej doktrynie. Tu oczywiście mówi się, że wszystkie te rody, znamienite, występujące we wszystkich możliwych teoriach spiskowych, Rockefellerowie, Rothschildowie, ale i Clintonowie na przykład, Bushowie, Bushowie na tak jest, to wszystko są te jaszczury, no, wszyscy, którzy mają władzę i pieniądze, to są jaszczury. Ale właśnie jaszczury. z ciekawostek, bo też kiedyś ten temat drążyłem, czy wie pan, jacy są dwaj Potwierdzeni polscy reptylianie pochodzenia polskiego. To nie słyszałem. To jest trudno. No, to tak, <laughs> Tylko dwaj? No, tak, że potwierdzeni, okay. tak, tak, tak na pewno. No, to mm, Zbigniew Brzeziński. O, przede no, wiadomo, przede wiadomo to, Oczywiście. To jest tak. oczywiście nie dziwi. I drugi, właśnie ten autor tego, co oglądałem, nie chciał powiedzieć mm. drugiego, ale z sugestii wydaje mi się, że o papierom mógł o, chodzić. No tak, bo Kościół Katolicki to też jest agenda reptilian też, w pewnych ujęciach, są, zdecydowanie. Są tutaj. No cóż, no to, to dowiedziałem się czegoś. nie tak, są <laughs> różne Dziękuję. szkoły, ale właśnie, do całej dyskusji na temat teorii spiskowych, m, najpierw może zdefiniujmy to, to mm. pojęcie, bo wydaje mi się, że często, m, ważne jest jego zdefiniowanie, bo wydaje mi się, że często ono jest używane trochę w przestrzeni publicznej jako taka inwektywa. Ty tak. opowiadasz teorię spiskową, jakby opowiadasz coś, czym ja się nie zgadzam, to się mówi, że to jest teoria spiskowa. Co w ogóle charakteryzuje y, teorię spiskową i czy to jest pewien styl myślenia i też jaki jest związek teorii spiskowych z rzeczywistością. Mm -hmm. Czy to, że coś się okaże prawdą, od razu unieważnia, że to jest teoria spiskowa, czy teorie spiskowe z definicji mogą być nieprawdziwe? Co rozumiemy przy, to, przez to, to pojęcie? To jest bardzo, bardzo bogaty temat i yy, rzeczywiście ta literatura dotycząca teorii spiskowych w ostatnich dekadach yy, powiedziałbym, że przeżywa Okres rozkwitu, dlatego że przez wiele lat y, dominował w y, ujęciu kwestii teorii spiskowych taki paradygmat, y, którego autorami byli Richard Hofstadter, to, to amerykański historyk, politolog i Karl Raimund Popper, wybitny filozof XX Oni nie współpracowali ze sobą w sposób y, regularny i świadomy, ale obydwaj interesowali się tym tematem. I stworzyli takie dwa modele myślenia o teoriach spiskowych, które przez długi czas funkcjonowały z powodzeniem w humanistyce, która, która się tak średnio tym, tą tematyką interesowała. Hofstadter powiadał w takim słynnym eseju, Umysł paranoidalny w amerykańskiej polityce, że teorie spiskowe to jest. Wyraz czy myślenie spiskowe jest wyrazem pewnego zaburzenia psychicznego. To znaczy, że tego typu skłonności, tego typu światopogląd cechuje osoby o strukturze paranoidalnej, strukturze osobowości albo też o jakichś formach zaburzeń paranoidalnych właśnie i że sama struktura myślenia spiskowego też te cechy paranoidalne posiada. Natomiast Popper, y, jest takie słynne jego dzieło, logika odkrycia naukowego, ale nie tylko, on w różnych miejscach zajmował się takimi strukturami. Nędza historycyzmu to jest jeszcze inny tekst, który warto w tym kontekście przywołać. Popper y, krytykował teorie spiskowe jako pewne. Zbudowane w błędny sposób struktury pojęciowe, to znaczy jako takie rozumowania, które udają poprawne rozumowania, a są rozumowaniami źle skonstruowanymi, w związku z czym dającymi. mający błędy logiczne, błędy tak. niewynikanie. Tak. A w szczególności niefalsyfikowalnymi, to znaczy takimi, co do których nie sposób zdefiniować warunków, przy spełnieniu których byłyby nieprawdziwe. No, jak mamy hipotezę. Że słońce krąży wokół Ziemi, taką, która dosyć długo funkcjonowała, no to istnieją pewne badania które, czy pewne konsekwencje tego właśnie faktu fizycznego, konkretne, które można stwierdzić. Będzie, nie wiem, efekty pewne fizyczne związane z światłem słonecznym, na przykład, będą takie, a nie inne. Są wyliczenia, są jakieś możliwości, żeby to sprawdzić. No i istnieją pewne takie warunki, które, o których wiadomo, że jeśli zostaną spełnione, to znaczy jeśli nam w równaniach na przykład wyjdzie tak albo inaczej, albo jeśli w badaniu empirycznym uzyskamy jakiś inny wynik, no to będziemy wiedzieli, że to jest nieprawda, że słońce krąży wokół Ziemi, tylko jest odwrotnie. Ziemia krąży wokół Słońca. W przypadku teorii spiskowych nie mamy takich y, sytuacji, to znaczy jest to, mówi Popper, taka hipoteza, która zawsze jest prawdziwa. Nie ma takiej możliwości, żeby pojawiły się warunki, które są w stanie ją sfalsyfikować. Przykład. Jeśli y, powiadamy, że jakaś katastrofa lotnicza y, została y, spowodowana przez działające z ukrycia siły, które intencjonalnie Spowodowały śmierć iluś tam osób, strąciły samolot, a zarazem upozorowały wszystko tak, żeby wyglądało na wypadek. No to to jeżeli nie klasyczna... ma dowodów, to znaczy, że tym bardziej nasza teza jest prawdziwa, bo tym lepiej upozorowali? Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Nie, nie, nie można sobie wyobrazić takiej sytuacji, w której stwierdzimy: aha, mamy oto bezsporne dowody. Że ta teza jest kontrfaktyczna, nie, nie ma takiej sytuacji. Jeśli w, w normalnym rozumowaniu cudzysłowie, czy poprawnym spo, takim, takim procesie zdobywania wiedzy, podążamy za tym, co w takich empirycznych badaniach nam się ujawnia, no i stwierdzamy, czy mamy wystarczająco dużo przesłanek, żeby stwierdzić, że to był zamach albo że to był wypadek, jeśli Zbieramy odpowiednią ilość dowodów, okazuje się, że wszystko wskazuje na wypadek, no to uznajemy, że był wypadek. Jak znajdujemy jakieś dowody wskazujące na zamach, i one są wystarczające, oceniamy je, weryfikujemy, sprawdzamy jeszcze raz, przyjmujemy, że był to zamach. W przypadku teorii spiskowej czy tezy spiskowej zbudowane jest to w taki sposób, że niezależnie od tego, co w procesie badania odkryjemy, i tak zawsze będziemy przekonani, że był spisek i że ta wyjściowa teza nasza o istnieniu spisku jest prawdziwa. Mm, tak, tylko że tutaj jest właśnie taka rzecz, jeżeli chodzi o samo to badanie, to widzę taki problem trochę posiadanie środków do różnych hmm. badań, no bo na przykład weźmy e, teorię spiskową o, o tym, że pewien zamach na pewien budynek był, no, robotą pewnych służb na przykład. Tak. I rzeczy się, nie, rzeczy się nie zgadzają. No są, są, jest pewne oficjalne śledztwo, które to sprawdza i to oficjalne śledztwo robi jakieś badania, pewne rzeczy wychodzą w ten, a nie inny sposób. No i jest oficjalnie powiedziane, no naukowo stwierdziliśmy, że nie, jednak to był faktycznie zamach w ten sposób zrobiony, a nie przez podłożenie jakichś bomb. No tylko, że ktoś, kto jest po prostu uczestnikiem, opinii, członkiem opinii publicznej, patrzy na to, nie ma wcale środków, żeby to zweryfikować. Musi się odwołać do pewnego zaufania jakimś służbom, jakimś instytucją, jakimś organom, tak. więc nawet może chcieć myśleć w jakiś taki sposób starający się być racjonalny i naukowy, i weryfikować pewne rzeczy, tylko że w proces zweryfikacji i tak w którymś momencie. Mm, Trzeba użyć danych, co do których zaufamy tak. jakichś instytucji, że, że nie są sfałszowane. To jest bardzo istotne, co Pan mówi, i, i jesteśmy ciągle w tym segmencie definicyjnym, mhm. więc jakby zajmujemy się definiowaniem tego, czym to myślenie spiskowe jest. Ja powiedziałem wcześniej o Poperze i Hofstadterze. Przypomnę, Hofstater mówi, że Teorie spiskowe czy myślenie spiskowe to jest wyraz pewnego zaburzenia paranoidalnego, tak czy inaczej. Popper mówi, jest to błąd w rozumowaniu, błąd o takiej strukturze, że mamy oto tezę, którą wszystko potwierdza, nic jej nigdy nie obala. Niezależnie od tego, co spotkam w rzeczywistości, kiedy będę sprawdzał, czy moja teza jest prawdziwa, niezależnie od tego, co znajdę, Zawsze będzie to wspierało tę moją tezę. To jest, jak powiadam, coś zupełnie odwrotnego niż na przykład w nauce i w tym procesie poznania naukowego, w którym przyjmuje się hipotezę roboczą, sprawdza się następnie drodze eksperymentu albo innych procedur, czy ta hipoteza jest wystarczająco uzasadniona na podstawie tego, co, co nam w cudzysłowie wychodzi w badaniach. Jeśli. Hipoteza jest weryfikowana pozytywnie, to jest przyjmowana, jeśli negatywnie, to odrzucana. To nie zachodzi w myśleniu spiskowym. I to są takie dwa sposoby ujmowania tego, które właśnie koncentrują się, powiedziałbym, na, na, na takiej wewnętrznej budowie tego, czym ta teoria spiskowa jest, na, na jej samej się przyglądają. Natomiast. Od pewnego czasu uwzględnia się w myśleniu o teoriach spiskowych, zwłaszcza od momentu, kiedy one zaczęły się istotnie rozprzestrzeniać w zachodniej kulturze. A jest kilka takich momentów, oczywiście. Pandemia, e, o, teraz te najświeższe, tak, to, to, to oczywiście pandemia, ale i lata 50., później początek lat 60., kryzys kubański, zimna wojna. Lądowanie na Księżycu, na pewno rok 89. To były takie momenty, które były istotne i węzłowe dla różnych, różnych hipotez spiskowych, dlatego że coś takiego się działo, co burzyło taki nasz oswojony, dobrze znany obraz świata. Później rzecz jasna, World Trade Center, jedna z takich dominujących w narracjach spiskowych kwestii. Kryzys finansowy, no pandemia, rzecz jasna, ale teraz wojna w Ukrainie również. W każdym razie zwraca się uwagę na to, że teorie spiskowe też pewną funkcję społeczną pełnią. To znaczy, to nie jest kwestia tego, że one są wyłącznie. Błędnie skonstruowanymi rozumowaniami, albo że one wyrażają jakiś rodzaj paranoidalnych zaburzeń, że są przedmiotem powiedzmy medycyny i logiki, czy też psychoterapii i, i logiki, tylko że one w jakiś sposób społecznie funkcjonują jako środki, które pozwalają pewnym grupom społecznym. Na osiąganie jakichś celów, na, na, na osiąganie jakichś, jakichś dóbr i korzyści. I to, co Pan powiedział, to, co, na co Pan zwrócił uwagę, że pod wieloma względami kwestia zaufania do instytucji, które nazwijmy to, Dostarczają czy też wytwarzają pewien obraz świata, budują pewne narracje o tym, co jest rzetelne, co nierzetelne, co prawdziwe, co, co fałszywe, jest w tym sensie kluczowa, że teoria spiskowa często służy właśnie za ekspresję braku zaufania, wynika z tego, że instytucje państwa. Postrzegane są jako wrogie, niefunkcjonalne, działające nie w interesie społeczeństwa, tylko przeciw interesowi społeczeństwa czy, czy jednostki. I wtedy teoria albo też, albo też jako instytucje, które generują niesprawiedliwości społeczne, nierówności społeczne takie, które z jednej strony tworzą, z drugiej strony utrwalają i gwarantują pewien, na przykład, porządek, Polityczny czy społeczny, który jest brutalny, niesprawiedliwy, w którym nie jest tak, że uczciwa praca, posługując się prostym przykładem, jest premiowana, a nieuczciwość jest karana, tylko odwrotnie nieuczciwość jest premiowana, a uczciwa praca jest karana. Wiele, wiele osób w ten sposób myśli, czy wiele osób po prostu w ten sposób doświadcza świata. I teraz teoria spiskowa jest pewną narracją, która pozwala. Opowiedzieć sobie rzeczywistość, w której tego typu niesprawiedliwości mają miejsce, pozwala nazwać pewne aspekty tej rzeczywistości, wyrazić jakieś emocje, no, jest jednym słowem czymś, co po prostu pozwala człowiekowi na zbudowanie sobie takiego dosyć spójnego obrazu świata, wytłumaczenie pewnych niebezpieczeństw, nazwanie i zdefiniowanie tego, co nieznane i niezrozumiałe w istocie jest to funkcja niezwykle ważna, to znaczy tak powiedziałbym, bardzo fundamentalna. W sensie też, nie? Tak, też, ale to też jest po prostu coś, co daje, tak jak powiedziałem, taki spójny obraz rzeczywistości, spójny obraz świata. Pozwala umiejscowić siebie w pewnej mapie. Mapie społecznej, metafizycznej, mapie wartości, aksjologicznej mapie. Pozwala Zdefiniować, co jest dobre, co jest złe, pozwala też na przykład zbudować pewną narrację dającą poczucie godności w świecie, w którym poczucie godności stało się towarem deficytowym dla kogoś, kto ma poczucie, że na przykład bardzo intensywnie inwestował energię, siły w jakieś życiowe przedsięwzięcie. Nie wiem, choćby w zbudowanie jakiejś kariery, na przykład, zbudowanie rodziny, kariery. To się nie udało z jakichś powodów. Dla kogoś takiego, w kulturze, w której żyjemy, przenikniętej taką skrajnie indywidualistyczną narracją, która powiada wszystko co się dzieje w twoim życiu jest twoją odpowiedzialnością, twoją winą. Jak coś ci nie wyszło, to znaczy że się nie starałeś. No więc mamy z jednej strony taką narrację, z drugiej strony kogoś kto ma poczucie, że się starał bardzo, ale się to nie udało. Z trzeciej strony mamy też taką yy, wspierającą tę indywidualistyczną opowieść, yy, opowieść, która mówi no, jakby świat instytucji, świat relacji społecznych, ekonomii, on jest właściwie przezroczysty, to znaczy on nie ma znaczenia w kontekście twojego sukcesu życiowego czy nie. Sukces życiowy jest w twoich rękach, jesteś kowalem swojego losu. No a jednocześnie y, ktoś ma poczucie, że tym kowalem wcale nie jest, bo ktoś inny mu ten los wykuwa i wtedy teoria spiskowa jest czymś, co pozwala mu zachować poczucie godności, y, opisać y, świat eliminując z niego różne dysonanse, które powstają ze zderzenia tych rozmaitych opowieści, które do niego przychodzą z zewnątrz. Więc jakby dostaje historię, która pozwala mu jednolicie opisać świat, siebie w tym świecie, wytłumaczyć co dobre, co złe, i tak dalej, i tak dalej. To jest niezwykle, niezwykle ważne. Bardzo to, to mnie przemawia, co pan mówi, bo sam znam ze swojego życia przykład mojego sąsiada, który jest wielkim miłośnikiem te teorii spiskowych, no, wszelakich, e, głównie, że no, Polska jest kontrolowana przez różne siły z zewnątrz. Wiele razy gdzieś tam próbowałem z nim dyskutować, na jakiś temat tłumaczyć, natomiast raczej był na jakieś argumenty czy, czy dyskusje dosyć, dosyć oporny, nie chciał. Natomiast jakby w pewnym momencie trochę zrozumiałem, skąd się bierze, jakby ta, ta teoria. Jego chęci do wierzenia w te, w te teorie spiskowe. W tych teoriach oczywiście jakby pojawiały się różne figury, prawda, Żydów Niemców, nie wiadomo, kogo kontrolujących, ale nie te figury były chyba raczej najważniejsze, tylko sam fakt, że ktoś z zewnątrz coś kontroluje. W sensie, że są jacyś oni, jest jakaś siła zewnętrzna i to ta siła ma kontrolę. Że bardzo często przejawiającym się motywem była po prostu ta zewnętrzność kontroli. Nie sobie uświadomiłem, że to jest właściwie cała podstawa, ponieważ no, wydaje mi się, że parę rzeczy w życiu tej osoby mogło no, nie pójść do końca po, po jego myśli. Może już mieć pewne zgłoszenie pewnymi rzeczami, jak, jak coś się ułożyło. No i teraz tak naprawdę w pewnym sensie o wiele bardziej komfortowo jednak jest żyć ze świadomością, że. Coś zupełnie poza naszą kontrolą tak ustawiło rzeczywistość, że w tej rzeczywistości nie mogłem odnieść jakkolwiek rozumianego sukcesu, no niż jednak jakby skonfrontować się z czymś takim, że popełniłem tutaj, tutaj i tutaj takie błędy i, i gdzieś na mnie będzie ta, ta odpowiedzialność spoczywać. Nie? Dokładnie. Tutaj bym wstawił tę definicję, której żeśmy jeszcze, czy ja w końcu w tych dygresjach. Idąc coraz dalej, nie, nie dałem. Ta, dy, ta, ta definicja, powiedziałbym, konsensualna, to znaczy taka, co do której w zasadzie wszyscy zajmujący się teoriami spiskowymi się zgadzają, ona mówi mniej więcej tyle, że teoria spiskowa to jest taka, taki zestaw przekonań, czy takie przekonanie, które powiada, że wszystko, co się dzieje, włączając w to. Tu, tu pod to wszystko to, to, to można wiele rzeczy po, po, podstawić, ale to jest pewna schematyczna struktura tego myślenia, że to w każdym razie, co się dzieje, wydarzenia polityczne, społeczne, także wydarzenia w życiu indywidualnym często, jakieś, jakieś katastrofy żywiołowe także, że to wszystko, co się dzieje, jest spowodowane, czy jest kontrolowane i wywoływane przez pewną grupę ludzi albo innych istot, no bo to nie muszą być ludzie, pozostających w ukryciu, intencjonalnie to swoje ukrycie utrzymujących i mających złe intencje w odniesieniu do ludzi, do, do społeczeństwa. To jest taka bazowa. Definicja teorii spiskowej, i rzeczywiście, kiedy przyjrzymy się różnym teoriom spiskowym, to zawsze znajdziemy ten podstawowy schemat. Niezależnie od tego, czy to będą teorie spiskowe, medyczne, które powiadają, że gdzieś poza tą oficjalną narracją koncernów farmaceutycznych mamy tam do czynienia właśnie z pewną grupą ludzi, którzy w sposób niejawny realizują w istocie coś dokładnie odwrotnego niż to, co to co deklarują, to znaczy zainteresowani są w systematycznym obniżaniu naszego poziomu odporności zdrowia, a nie w tym, żeby dostarczać nam skuteczne i efektywne leki. Czy to będzie jakaś teoria o charakterze politycznym, choćby taka właśnie, że za wszystkim stoi, na przykład jednolity tajny rząd światowy, który realizuje jakieś swoje Działania dając nam iluzję tego, że tu na przykład istnieją jakieś spory polityczne i że my dzisiaj wybierając między jedną a drugą partią naprawdę coś wybieramy. No, w takich powiedziałbym pełnokrwistych, spiskowych teoriach politycznych. Każdy, każdy szanujący się teorią spiskowiec powie panu, że to jest oczywiście pozór i nie ma Teatr. znaczenia. Teatr, no. tak jest. I nie ma znaczenia, na kogo się tu głosuje, ponieważ to, co jest w ofercie, z definicji e, służy podtrzymaniu status quo, e, więc w gruncie rzeczy nie ma znaczenia. To jest tylko, to jest tylko inscenizacja. To, 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 to ten schemat, tak jak powiedziałem, on jest, on jest wszędzie. I teraz, e, Przestrzegałbym też przed takim psychologizowaniem jednoznacznym, mówiąc o tym, że to są rzeczywiście pewne funkcje, które pozwalają redukować dysonans poznawczy, które pozwalają tłumaczyć sobie własne doświadczenie, które dają też taką bardzo przejrzystą mapę wartości w świecie, w którym różne sprawy są zamglone, zaciemnione, pomieszane teorie spiskowe dostarczają takich klarownych rozróżnień. To dobre, to złe, to proste, to, 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 to skomplikowane. Ale oczywiście różne indywidualne historie, które ludzi prowadzą do wejścia w świat teorii spiskowych, są bardzo, bardzo rozmaite i tu przypuszczam, że nie ma jednego wzorca. To też jest tak, że jak popatrzymy na przekrój społeczny ludzi, którzy tego typu przekonania wyznają, to, to on jest bardzo niejednolity. To nie jest tak, że powiedzmy, ludzie wyłącznie z dochodem poniżej pewnego progu są podatni na teorie spiskowe, a ludzie powyżej pewnego progu nie. Ja bym powiedział, że wszyscy jesteśmy w jakimś sensie podatni na tego typu uwodzicielski urok teorii spiskowych, także dlatego, że te. Narracje działają jak wirus w głowie. To znaczy, one rzeczywiście mają tendencję do takiego zagnieżdżania się w umyśle i podszeptywania różnych takich treści, czy budowania pewnych sceptycyzmów, zawahań i, i skłaniania nas do tego, żeby podważać to co, to, co widoczne i to, co z pozoru oczywiste, bo, bo też główna teza każdej teorii spiskowej. To jest teza, która mówi: istotnego nie widać, tego co jest naprawdę, tego nie umiesz gołym okiem zobaczyć. Musisz zastosować pewną hermeneutykę, żeby to wydobyć gdzieś spod zwał, właśnie tej, tej inscenizacji, dlatego że ktoś to ukrył bardzo starannie, i teraz trzeba znaleźć sposoby, żeby to, żeby to wydostać. Więc jakby. To, to jest coś takiego, co potrafi głęboko wejść w głowę i co pod wieloma względami przypomina i spełnia też często te funkcje, które, które spełnia religia. Ja w ogóle od dawna uważam, że teorie spiskowe mają budowę czy mają strukturę pokrewną, pokrewną strukturze religijnej, co nie znaczy, że Każda religia jest teorią spiskową, ale każda teoria spiskowa jest religią. Tak bym to. Tak to Jakie jest ta struktury? Jakie są najważniejsze elementy tej struktury? No, no właśnie, choćby to, że istotnego nie widać, że to, co prawdziwe jest niewidzialne, to jest jedna z takich. Ten podstawowych. element wiary, też wiary, a nie sprawdzania, jakby. Właściwie niemożliwości sprawdzenia do końca, tylko, tylko <laughs> stosowania pewnych narracji, które udają sprawdzanie, czy udają opis, opis rzeczywistości. No, i także ta, powiedziałbym, skala, to znaczy to, jak głęboko teorie spiskowe dzisiaj pozwalają na takie, powiedziałbym, właśnie opisanie, zdefiniowanie świata, oswojenie tego, co nieoswojone, uporządkowanie chaosu, zlikwidowanie tego poczucia niewiadomego, nieznanego, nieprzewidywalnego. To jest coś, coś czego, czego my się po prostu boimy i boimy się, bo ewolucja nas tak wyposażyła w ten lęk, żeby się przed tym, co nieprzewidziane, przed nie, nie, nieznanym, żeby się, tego, żeby się tego obawiać. I teorie spiskowe i religie też, one w jakiś sposób nam ten lęk łagodzą. Tak sobie układam w głowie to co pan mówi i szczególnie jeśli chodzi właśnie o te rzeczy nieznane, nieprzewidywalne czy to co wcześniej mówiliśmy o zaufaniu. Tak, tak sobie myślę, że żyjemy w dzisiejszym nowoczesnym świecie, który jest bardzo skomplikowany. Korzystamy z urządzeń, które kompletnie nie wiemy jak działają. Widzimy coś co się dzieje na świecie, coś co się dzieje w Iraku, w Afganistanie, w Chinach. Często nie byliśmy w tych krajach, nie wiem czy istnieje. Leczymy się jakimiś lekami, których nie mamy pojęcia jak działają. Nasze, pojedyncza osoba nie jest w stanie zrozumieć nawet ułamka świata, który, który, który tak. nas otacza. Jest to bardzo skomplikowane, i nawet najmądrzejsza, najinteligentniejsza osoba nie jest w stanie przeprocesować jakkolwiek znaczącej części tego, co, co, co nas otacza. No i teraz yy, przez to musimy polegać na jakimś takim zaufaniu społecznym. Tak. To znaczy, na przykład, idę do lekarza, lekarz mi przepisuje jakiś zastrzyk. Ja nie wiem, co tam jest. Ja mogę sobie niby. Ja nawet jeżeli bym się znał na chemii i statystyce, mógłbym sobie przeczytać jakieś badanie, ale nie wiem nawet, czy do tej strzykawki wsadzono to, co jest w tym badaniu, czy ktoś nie zmył. i tak dalej. Jakby na tylu poziomach musimy się opierać na tym, że zakładamy, że nie jesteśmy z każdej możliwej str hmm. strony oszukiwani, prawda? No i to się wydaje takim, jakimś takim racjonalnym założeniem, prawda? Natomiast wydaje mi się, że trochę nie doceniamy tego, jak, jak bardzo każda informacja, którą mamy w podręcznikach, czy coś opiera się na tym, że jednak jakiejś instytucji ufamy. Teraz, czy nie jest na swój sposób jednak racjonalne, albo nie aż tak nierozsądne myślenie, że. Skoro okazało się, że nas polityk oszukuje, skoro okazało się, że nas oszukuje jakiś tam biznes, skoro się okazało, że nas oszukuje nawet sąsiad albo jakaś instytucja, to, to czemu właściwie nie mieliby nas oszukiwać co do tego, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, jakby idąc aż tak daleko, albo czemu by nie mieli nas oszukiwać do tego, które leki działają, a które nie, w sensie jakby jeżeli w pewnym momencie Pęknie te podstawowe założenie o tym, że ufamy w większość informacji, które do nas dociera, no to już troszkę ciężko powiedzieć, gdzie się zatrzymać w tym, tak naprawdę. Wie pan, do, dostałem kiedyś taki list od pewnego czytelnika i słuchacza mojego. W pandemii ten list dostałem wraz z przesyłką w postaci płyty DVD. Płyta DVD zawierała film, który, zdaniem tego człowieka, który do mnie napisał, zresztą, jeśli mnie teraz słucha, to poproszę o jakiś kontakt, bo ja bym chętnie odpisał na ten list. Tego kontaktu tam nie było, a, a myślę, że będzie wiedział o, o, o co, co chodzi, chodzi okay. jeśli, jeśli nas posłucha. List był napisany bardzo wysmakowaną polszczyzną, taki zdradzający wysoką kulturę osoby, która ten list napisała. Film, w każdym razie, przepraszam, nie dokończyłem. Film DVD, na, na płycie DVD opowiadał o zamachach na World Trade Center i w sposób bezsporny, zdaniem autora tego listu, pokazywał, że mamy tu do czynienia z zamachem zorganizowanym przez rząd amerykański, że sami Amerykanie z jakichś powodów y, zorganizowali ten zamach i, y, i za nim stoją, a cała ta narracja o Bin Ladenie, o Al-Kaidzie, to jest wszystko nieprawda i jest to tylko przykrywka. A to jedna z, zresztą z bardzo popularnych teorii spiskowych. Akurat ten film tam się zajmował Jakimś szczegółowym aspektem tej sprawy, i na podstawie jakichś analiz wykazywał bezspornie zdaniem autora, powtórzę, że, że właśnie tak się sprawy mają. I to, to był list, który bezpośrednio w związku z różnymi moimi wypowiedziami wtedy dotyczącymi pandemii, szczepień i tak dalej się pojawił. No i ten człowiek, jak powiem, bardzo kulturalnie i bardzo kompetentnie pisał mi, że Miał stosunek do teorii sceptycznych, teorii spiskowych zawsze sceptyczny. Nigdy nie rozpoznawał tutaj nic istotnego, zawsze uważał, że te kwestie to jest jakiś kompletny absurd. Dopóty, dopóki nie zobaczył tego filmu no bo ten film rzeczywiście w sposób jego zdaniem jednoznaczny sprawę rozstrzyga sprawę ataków na World Trade Center. Następowała tam pewna eksplikacja tego co w filmie jest i tej głównej tezy filmu, ale ten list się kończył takim odwołaniem właśnie do sytuacji wówczas aktualnej, czyli do pandemii. I ten autor powiada: gdybym tego filmu nie zobaczył i gdybym nie dowiedział się tego wszystkiego, co się dowiedziałem, eksplorując później ten temat jeszcze, no to zapewne bym sądził na temat pandemii to samo co pan. Ale ponieważ yy, ja to wszystko już mam za sobą, te lektury, te filmy i tak dalej, to powiem szczerze, że odkąd zrozumiałem, że oni byli w stanie zorganizować tak potężną, tak potężny spektakl na taką skalę gigantyczną jak ataki na World Trade Center, że to może być fikcja, to co jest od x czasu w podręcznikach historii, co było pokazywane we wszystkich możliwych mediach i jest pokazywane cały czas, co jest jakby jednym z najbardziej znanych zdarzeń współczesności. Skoro to może być wszystko nieprawda, to wszystko może być nieprawdą wobec tego, to nie ma powodów, żeby wierzyć w cokolwiek, co jest nam podawane jako. Jako prawda e, oficjalnie. No, i tu się nie sposób nie zgodzić. To znaczy, rzeczywiście, jeśli tak jest, to z pewnością e, także dalsza część tego wywodu, e, jeśli nie jest z konieczności prawdziwa, to w każdym razie e, zatrzymałbym się przy niej i e, uznał, jej, e, uznał jej zasadność. Tylko i, i, i tutaj odwołuję się do tego, co pan powiedział. To znaczy, rzeczywiście mam wrażenie, że myślenie spiskowe działa na zasadzie rozprzestrzeniającego się wirusa, mema, w tym znaczeniu pierwotnym, o którym mówił Richard Dawkins, czyli mema jako tego kwantu informacji, że to się rzeczywiście pojawia w naszej głowie taka myśl, a może to wszystko jest nieprawda, może. Ktoś za tym stoi, tak naprawdę. Może oni wszyscy nas oszukują. No i zaczyna się ten proces, jakby takiego pogłębiania, pogłębiania tych wątpliwości, aż się dochodzi do takich tez, jakie głosi David Icke, który powiada w ogóle, świat, że świat, który postrzegamy przy pomocy pięciu zmysłów, jest tylko kreacją, jest iluzją wytwarzaną przez jakieś ośrodki, które są zainteresowane, żebyśmy tak świat właśnie postrzegali. No a tak naprawdę świat wygląda zupełnie inaczej. jesteśmy istotami o, o charakterze duchowym, które mają zupełnie jakby inną strukturę inaczej wyglądają. to jest tylko wszystko nieprawda. No i teraz co z tym zrobić?? No, pod pewnym względem to jest jakaś wątpliwość, czy jakaś taka niepewność, która po prostu przynależna jest nam jako ludziom. To znaczy, jak popatrzymy, właśnie na tradycje religijne, na filozofię, to, to ludzkość się borykała z takim podejrzeniem, że to wszystko jest nieprawda od zarania. Jak popatrzymy na religię Wschodu, to tamta koncepcja, że wszystko to dookoła jest pewnego rodzaju iluzją, właśnie którą Umysł wytwarza odwracając się od tego, co, co prawdziwe tak czy inaczej, no jest w ogóle podstawą całego systemu opisu, opisu świata, praktyk wewnętrznych i tak dalej. W zachodniej filozofii Platon, czyli ten, który właściwie zdefiniował pojęcia, którymi do dzisiaj się posługujemy. I, i w sposób taki no, niezwykle gruntowny wypracował pewne podstawowe kategorie myślowe dla zachodniej cywilizacji charakterystyczne. Też kwestionował, powiedziałbym, rangę ontologiczną świata otaczającego nas i wskazywał na prymat świata idei nad światem materii. Więc jakby to są wszystko rzeczy, które. Które są w kulturze, z którymi my się borykamy, które nas uwodzą i które stanowią jakiś rodzaj też pewnej możliwości światoboglądowej. Niewątpliwie. Więc my tego nie usuniemy. To znaczy, to ktoś, jest kto, fundamentalna cecha. Ale absolutnie. Świata. Ktoś, kto będzie chciał uzyskać pewność, że, że taką stuprocentową w tych kwestiach, Skazany jest na jakiś rodzaj fundamentalizmu. To znaczy, fu fundamentalizmy, a teorie spiskowe są fundamentalizmami, moim zdaniem, pod pewnym względem. One dają takie stuprocentowe odpowiedzi. W nauce, też w filozofii, która nie popada w dogmatyzm, raczej no widzimy, że nasza wiedza jest dynamiczna, że, że, że my różne rzeczy próbujemy, sprawdzamy bardzo intensywnie. Pracujemy na rzecz tego, żeby jakiś obraz świata uzasadniony, w miarę adekwatny sobie stworzyć. To jest zadanie, której, w którym działa sztafeta pokoleń generalnie od wielu lat. I teraz to mi się wydaje istotne i, i, i ważne, że ten rodzaj takiego bazowego zaufania on, on nie musi polegać wcale, o którym mówimy, ten, tego zaufania do, do instytucji. To, to nie musi być wcale takie zawierzenie o charakterze religijnym, że ja po prostu, ja, się, ja, ja nie znam się na fizyce kwantowej, nie znam się powiedzmy na, nie wiem, różnych, różnych sprawach, które, które mnie otaczają. Nie jestem w stanie, zresztą nikt nie jest w stanie zweryfikować tego wszystkiego. Żaden specjalista od fizyki kwantowej nie jest w stanie zweryfikować 100 tysięcy różnych innych rzeczy. Natomiast mogę rozumieć, jak działa nauka, na przykład. Mogę rozumieć, jak działają te instytucje, jakie tam obowiązują procedury. Mam pewne narzędzia, które pozwalają mi przede wszystkim ocenić, na ile jakaś opowieść o świecie, którą spotykam, którą mi ktoś przedstawia, która do mnie trafia poprzez media, filmy na DVD, nie wiem, jakieś czasopisma, Jakieś, jakieś strony internetowe. Mogę, spoglądając na to, wykonując też pewien wysiłek polegający na tym, żeby spróbować jakoś ocenić, z czym ja tu mam do czynienia, w sposób taki bardzo podstawowy czy elementarny, jednak dokonywać pewnych rozróżnień i, i, i się jakoś przed kontaktem z tego typu narracjami chronić. Ja bym wrócił do tego, o co Pan zapytał na początku, a tego nie, nie powiedziałem, bo to mi się wydaje istotne. Tę kwestię, ta kwestia poruszał Pan to teoria spiskowa i realny spisek na przykład. Na ile, jak mamy teorię spiskową i potem okazuje się, że faktycznie w tej sprawie, w której. Coś się okazało tak, prawdą. No? Teoria się wypowiadała, to doszło do spisku. To czy to znaczy, że teoria spiskowa jest prawdziwa? No, to, to jest też centralne zagadnienie, jak sądzę, bo teoria spiskowa i pewna pro, produkująca ją, czy prowadząca do wytwarzania jej dyspozycja intelektualna, myśl, którą możemy tu nazwać myśleniem spiskowym, tak żeby odróżnić myślenie spiskowe od teorii. Teoria to już jest pewien produkt gotowy, który się dostaje wskutek zastosowania myślenia spiskowego. Otóż to są aktywności, taka jest moja teza, które nie są aktywnościami poznawczymi. To znaczy, my tu nie mamy do czynienia z czymś, co prowadzi do opisu rzeczywistości, co jest narzędziem do poznawania rzeczywistości, tylko mamy do czynienia z, pewnym, z pewną, w cudzysłowie, maszyną, która wytwarza różne zdania, które sprawiają wrażenie, jakby coś mówiły o świecie. Ale one w gruncie rzeczy z tym światem, one, one nie są wyprowadzane ze świata. One nie są produktem naszego poznania świata, tylko pewnej narracyjnej aktywności analogicznej do aktywności, jaką wykazuje na przykład twórca scenariuszy do gier role-playing, RPG, czy, czy twórca literatury popularnej itd. Są, są pewne narracje, w których mamy do czynienia z fikcyjnymi, Opowieściami bardzo spójnymi, bardzo ciekawymi, i tak dalej, często, ale one nie mówią nam o świecie w sposób, nie opisują świata w sposób bezpośredni. Tutaj jest coś podobnego, i jeżeli czasami następuje pewna korelacja pomiędzy realnym spiskiem a teorią spiskową, to to jest taka korelacja jak pomiędzy zegarem, który stoi, wie pan, i wskazuje godzinę 12, na przykład, a tym, że dwa razy w ciągu doby on y, pokazuje prawidłową godzinę. No rzeczywiście tak jest, że pokazuje prawidłową godzinę, jak o 12 na niego popatrzymy, to on pokazuje, że jest 12. No tylko, że to jest zegar zepsuty, który nie chodzi. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co pozoruje e, jakąś, e, jakąś e, opowieść o rzeczywistości, a w gruncie rzeczy. Nie ma z opowiadaniem o rzeczywistości nic wspólnego. No i też siłą rzeczy jest tyle teorii spiskowych, które właściwie przewidują albo mówią praktycznie wszystko, tak. to siłą rzeczy któreś musi trafić. Jeżeli się jakby obstawi wszystkie możliwe kombinacje, no to coś musi no, wejść. Tutaj tutaj jest ta, to główne założenie. W, w logice tego typu błąd rozumowania się nazywa petitio principi, czyli że zakłada się na początku to, co ma być dopiero dowiedzione. Czyli przychodzę i mówię. Jest spisek, jest spisek, a następnie całą resztę tego, z czym się z czym obcuję, sobie dopasowuje do tej tezy, że jest spisek i nigdy jej nie zmieniam. Ale jedną rzecz jeszcze koniecznie chciałem powiedzieć, bo, bo ona właśnie jakoś, jak powiadam, padła na początku u pana, a, a później nie, nie została rozwinięta. I ja też zapowiedziałem, że powiem, co jest prawdziwego w teorii Diana. Właśnie chciałem do tego teraz wracać. Otóż, otóż teorie spiskowe, jeśli, jeśli zostawić na boku to, że to są takie opowieści, które są źle skonstruowane, że mają pewne błędy o charakterze logicznym, i, I to jest ich cecha rozpoznawcza. Ja, ja absolutnie nie twierdzę, że nie, nie ma spisków. Nie twierdzę, że koronawirus nie został wypuszczony z jakiejś fabryki wirusów, że go ktoś nie wrzucił po to, żeby jakieś swoje cele. Albo jeden polityk z drugim się zakuli kulisami albo dogadą. jeden polityk Cały z drugim. Nie, nie, nie twierdzę, że tak nie jest. Jeśli ktoś przedstawi mi dowody, które. Będą wskazywały na tego typu możliwość, to ja, jeśli będą to dowody rzeczywiście mocne, to, to absolutnie to przyjmę i dopuszczam taką możliwość, absolutnie jest to prawdopodobne, że tak, się, że tak się wydarzyło. Natomiast teoria spiskowa, która na ten temat mówi, kiedy z nią się stykam, no to widzę, że to jest coś, co. W ogóle odporne jest na wszelkie dowody kontrolowe. Nie wzięło z analizy faktów, tylko Dokładnie. się wzięło jakby z trochę takiego myślenia, które ma tłumaczyć coś tak, komuś w jakimś tak, takim sensie tak. czemu moja sytuacja jest. Ale taka jak, jak, inna. jak wrócimy do tych reptilian, to, to można powiedzieć tak, jeśli potraktujemy tę opowieść jako pewną metaforę, to znaczy uznamy, że ludzie przyjmują tego typu przekonania, bo to właśnie w jakimś sensie. Tłumaczy im ich położenie, doświadczenie, daje im pewną satysfakcję emocjonalną, to powiedziałbym, że historia o reptylianach jest dosyć dobrą historią obrazującą, jak brutalne są relacje w późnym kapitalizmie, jak nierówno rozdystrybuowane są dobra w społeczeństwie, jak wąskie grono najbogatszych, działających na rzecz chronienia własnych interesów, aktywnie sprzyja utrzymywaniu porządku społecznego, który nierówności tylko pogłębia, w którym bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Jak to świadcza zetknięcia z właśnie przedstawicielami tego typu grupy? Ktoś, kto pozbawiony jest kapitału społecznego, kto nie ma pieniędzy, kto musi Bać się, kto się boi, że, że nie będzie w stanie przeżyć przez najbliższe dni i zapewnić, nie wiem bytu swoim dzieciom. No to wszystko tam jest. To jest jako pewna metafora tego, z czym my dzisiaj mamy do czynienia. Absolutnie zrozumiała historia. Podobnie jak medyczne teorie spiskowe. Ja też rozumiem, że można w ten sposób doświadczać zetknięcia, z niefunkcjonalną służbą zdrowia. Nasem, lekarz często nie jest miły, Oczywiście. się spieszy. A, a pan, który tak. chce sprzedać witaminę C, jest bardzo miły, no to... Dokładnie, ale wie pan, jak, jak pan przeczyta na przykład tą ostatnio wydaną po polsku książkę Patryka Radena Kifi Imperium bólu, to jest książka o kryzysie opioidowym w Stanach, o klanie Sacklerów, o filmie Purdue Pharma, o tym, co oni tam wyprawiali, jak korumpowali lekarzy, instytucje medyczne, jak, roz, jak propagowali leki, które nie miały absolutnie, dla których propagowania w ten sposób nie było żadnego uzasadnienia, no to widać, że, że ten system ma wiele dziur, że tu jest wiele problemów. I, I takie narracje w jakiś sposób zagospodarowują to poczucie, że ktoś nas tutaj potrafi robić w konia, ktoś nas oszukuje, że, że pewne instytucje nie działają dobrze. Tylko, że niestety to jest wejście z deszczu podrynne, to znaczy przyjęcie tego typu perspektyw, narracji itd. No prowadzi do tego, że rzeczywiście pogrążamy się w całkowitej iluzji. W jakimś świecie nierzeczywistym tracimy też dostęp do rzeczywistości i możliwości, żeby w jakiś sposób się z tą rzeczywistością kontaktować. No a z popadania w iluzję nigdy nic dobrego nie ma, więc lepsza nawet niefajna, nie, nie bardzo rzeczywistość niż, niż najbardziej atrakcyjna. Poszukiwanie się. No to przejdźmy już do ostatniego pytania, bo czas nam się powoli kończy. Jak człowiek w tej sytuacji ma czerpać wiedzę i jakoś sobie radzić w takim nieprzewidywalnym świecie? No, ja, ja nie, nie mam tutaj żadnej garści rad. Chyba nie, nie, nie będę w stanie tego w ten sposób sformułować. Powiedziałbym tak, ostrzegałbym przed wszystkim, co obiecuje pewność, co też występuje w takim charakterze jednoznacznych, definitywnych odpowiedzi. I też uważałbym właśnie na wszystkie takie narracje, na to zwłaszcza Państwa <coughs> uczulam, które wszystko potwierdza, które są nieobalalne i co do których nie sposób sformułować żadnego zarzutu, który byłby w stanie. Kogoś, kto je głosi, wytrącić z kontenansu. To jest bardzo charakterystyczna cecha myślenia spiskowego. Im bardziej czegoś nie widać, tym bardziej to jest, a jak nie widać, no to właśnie dlatego, że ktoś to chciał tak bardzo ukryć, ale ja jeden jakoś to rozpoznałem, ja się jeden dowiedziałem. Wszystkie siły tego świata, koncerny, bogacze, służby pracują na rzecz ukrycia tego, ale ja to znalazłem w internecie i wszystko rozpracowałem. Wydaje mi się to mało prawdopodobny scenariusz. Nawet jeśli jest jakiś wielki spisek, to na pewno my go nie znamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dzięki za odsłuchanie do końca. To była rozmowa z Tomaszem Stawiszyńskim na temat teorii spiskowych. Jeśli Cię podobało, zostaw proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Dzięki i do zobaczenia.